tak to wygląda podejście spod Łapskiego Szczytu w stronę Hali Szrenickiej, ale odbijam tam na rozjeździe na lewą stronę, w stronę śnieżnych kotłów, stacji, jakiś tam odbiornika radiowego i potem na Śnieżkę. Jest po 8 rano, takie tutaj widoki, powinno coś widać. Wspaniałe są tutaj okolice. Zamglone, znaczy nie mgła, ale chmury. Tam w dole jest ten Łapski Szczyt, już go nie widać. Tu się kieruje, te słupki wyznaczają właśnie szlak. Tak jak już powiedziałem wcześniej, do rozjazdu na Śnieżkę, na śnieżne kotły. No podejście jest dosyć do dupy. Całe szczęście grunt, ten śnieg jest zmarznięty, nogi się nie zapadają. To najczęściej tutaj występuje właśnie na tym odcinku. Jak słychać, to wiatr jest całkiem spory. O, uciory. I tak się idzie. Widoki, cały się trzęsę, bo ciężar jeszcze na plecach. Tak to wygląda właśnie. O kurczę, wspaniale. Wiatr tak pizda w gębie, ale później pewna satysfakcja, kiedy patrzy się już na górę, a najlepiej to do celu. Masakra. No, nie widać tego specjalnie, ale na żywo to wygląda o wiele piękniej, aniżeli w obrazie kamery. No i tyle. O kurde, konkret jest. No i tyle na razie.